Przystań Ocalenie to nowe życie dla naszych braci mniejszych, z różnych powodów skazanych na śmierć i cierpienie przez ludzi. To miejsce ostatniej szansy, odzyskanej nadziei i godności. Obecnie mieszkają tu konie, kozy, króliki, koty, psy i świnia. A kto zamieszka w przyszłości, to się jeszcze okaże. Kuba to 18-letni kaleki Wałach, odkupiony od właściciela, który tuczył go na rzeź. Systematyczna dieta sprawiła, że udało nam się go trochę odchudzić. Nieleczona grzybica sprawiła, że każdy dotyk sprawia mu ból. Jest typem samotnika, nie interesują go inne konie z przytuliska. Największą przyjemność sprawia mu jedzenie marchwi i buraków pastewnych. Karuś, kaleki 3-miesięczny źrebak odebrany za znęcanie się właścicielowi na targu w Bodzentynie. Wysiłek naszych wolontariuszy, Uli i Piotra, okazał się niestety daremny. Pomoc przyszła za późno. 2 dni po operacji ścięgien odszedł. Deformacja płuc sprawiła, że osłabienie pracy serca i niedotlenienie mózgu. Był najmłodszy, a odszedł pierwszy. Bardzo tęskni za nim Jors, jego przyjaciel i towarzysz z boksu. Również uratowany z targu w Bodzentynie. Dwa koziołki, Ola i Rumuna, ocaliliśmy tuż przed ogniskiem, którego miały być główną atrakcją. Batuta, pokazowa klacz z jednej z polskich stadnin. Gdy zachorowała na dychawicę, przeznaczono ją na rzeź. Mimo, że wydała na świat 12 rodowodowych źrebaków, nie zasłużyła na emeryturę. Jest u nas 1,5 roku. Dieta i odpowiednia opieka sprawiły, że choroba, choć nie ustępuje, jest systematycznie zaleczana. Laki to 21-letni Wałach, wykupiony z bazy przeładunkowej koni rzeźnych. Zwierzę było bite, pracowało ponad siły, miało zgniłe i popękane kopyta. Jest u nas już rok, a mimo to nadal nam nie ufa. Pokochał jednak Batutę, z którą sąsiaduje jego boks. Wierzymy, że i nas kiedyś obdarzy miłością.
Śnieżka to 10-letnia klacz wykupiona z targów w Bodzentynie w grudniu 2001 roku. Przyjechała do Polski z Litwy. Wyraźnie czuć było od niej alkohol. Praktyki alkoholowe ułatwiają załadunek i rozładunek zwierząt. Całe życie pracowała przy wyrębie. Nadal leczymy jej popękane kopyta. Odra, 15-letnia klacz rasy konik polski. Odkupiona za 700 zł ze stadniny, w której służyła do hipoterapii. Wskutek niewłaściwej opieki i nadmiernej eksploatacji zachorowała na ochwat. Każdy krok sprawia jej ból. Mimo naszego leczenia choroba nie ustępuje. Jest bardzo łagodna i bardzo lubi dzieci. Kalifornia, 1,5-roczna klacz, przejęta ze stadniny, w której nabawiła się wszystkich chorób w wieku źrebieńcego. Nadal leczymy jej krzywicę i anemię. Wreszcie uda nam się ją odkupić. Żeńska szkoła podstawowa imienia Cecylii Plater z Berkówny w Warszawie zebrała całą kwotę na wykupienie jej. Dziękujemy wam my i wasza Kalifornia. Bączek to 3-letni kut, którego otrzymaliśmy za pomoc jednej stadninie. Jest już odrobaczony i podkuty. Mimo, że jest wałachem, bardzo trudno go poskromić. Galicja to klacz wykupiona od handlarzy przez dwie dziewczynki z Częstochowy. Ma 16 lat, jest typową Ślązaczką, bardzo grzeczna i niekłopotliwa. Jest przyjaciółką Węgielka. Węgielek jest siwy, ma około 20 lat. Na jego poranionym ciele widać okrucieństwo pracy ponad siły. Zabraliśmy go skrajnie wyczerpanego z ulicy w Zabrzu. Nie mógł już uciągnąć przeładowanego węglem wozu. Służył jako siła pociągowa w kopalni. Tylko człowiek jest zdolny do takiego okrucieństwa. Nadzieja stała w kolejce po śmierć na bazie przeładunkowej w piątek 13 czerwca tego roku. Pijany właściciel wyprowadził ją na sprzedaż. Nie wiemy o niej wiele. Z całą pewnością ma sportową przeszłość. Ma lekki niedowład tylnej nogi. Brando, 3-letni wałach, syn Figi. Obydwoje byli uratowani w styczniu z rozlewisk Warty w Słońsku. Był to dziki koń. Nie pozwala się dotknąć. Z czasem zdobyliśmy jego zaufanie. Zakochał się w Nadziei. Stanowią razem piękną parę. Stajnia! Stajnia! Dalej stajnia! Dalej stajnia! Pić, kurczę, pić! Toronto, urodzony 9 czerwca 2003 roku, już na wolności. Nie ma żadnych złych wspomnień. Zachęca do zabawy wszystkich mieszkańców przytuliska. Szczególnie upodobał sobie dziadka Węgielka. Figa, jego matka,
jest 10-letnią klaczą, również wykupioną ze Słońska. Miała przerośnięte kopyta, nie jadła nic oprócz trawy. Trzeba ją było uczyć jeść owies i marchew. Jest bardzo łagodnym koniem i bardzo dobrą matką. Mona, uratowana z targów w Odzentynie, w lipcu tego roku. Jest młoda, ma około 3 lat. Pomimo złamania tylnej nogi, tuczono ją na rzeź. Wiele miesięcy żyła w tym stanie. Może nawet pracowała. Zbieramy środki na jej operację, która mamy nadzieję się uda. Misiek to pies, którego udało nam się wyrwać z laboratorium. 5 lat służył do doświadczeń. W końcu stał się niepotrzebny i przeznaczono go do utylizacji. Znaleźliśmy mu wspaniały dom w Skoczowie i wiemy, że jest tam kochany i szczęśliwy. Mimo tego, co zrobił mu człowiek, nadal jest bardzo radosny i ufa ludziom. Tolisia to 10-letnia kotka znaleziona w kanale ściekowym. Taki los zgotował jej człowiek. Jej dzieci tego nie przeżyły. My podarowaliśmy jej życie. Mruczuś, 4-letni kotek, ozdoba naszego przytuliska. Został postrzelony przez myśliwego, a następnie potrącony przez samochód. W wyniku tego stracił tylną łapkę. Jest najbardziej łownym kotem w naszym przytulisku. Jest szefem kociej rodzinki. Jego kalectwo zupełnie mu nie przeszkadza. Wojtek, 5-letni kot, odkupiony od właścicieli, którym się po prostu znudził. Jest rodowodowym Persem. Nie można go nie kochać. Anonim. Znaleźliśmy go przy drodze ze złamaną łapą. Udało się nam go wyleczyć i oddać do adopcji. Jego nowi właściciele z Bytomia go uwielbiają. Pirat to 5-letni piesek, którego przerzucono przez ogrodzenie naszego schroniska. Gdyby nie szybka pomoc ludzi, byłby zagryziony przez inne psy. Nie udało się uratować mu oka. Jest przyjacielem naszych kotów. W zeszłym roku pożegnaliśmy Bandera. Był z nami zaledwie 3 miesiące. Uratowany bezpośrednio z rzeźni, wiedział, po co czeka. Pomagał niepełnosprawnej dziewczynce, która do dzisiaj za nim tęskni. Niestety śmierć zabrała nam jeszcze 2 konie, Urbanka i Selię. Z ich odejściem bardzo trudno się pogodzić, ale w pamięci są zawsze z nami.
Pozostałe uratowane przez nas konie są u naszych przyjaciół, którzy podarowali im serce i dom bez pracy. Są to Arlan, Sam, Tyszek, Kasztan, Litwa, Arbiter, Figaro, Bingo i Mystik. Dziękujemy wszystkim za życie, które podarowali tym zwierzętom i za miejsce, które stało się ich domem. Dziękując za wszelkie dobro, polecają się Państwo pamięci. Żadne słowa nie wyrażą wdzięczności dla wytwórni filmów i programów telewizyjnych Recording. Całemu zespołowi dziękują zwierzęta i zarząd Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach. Właściciel tego konia przekazał nam go, zrzekł się wszelkich praw do niego. Co nie zmienia faktu, że przeciwko właścicielowi tego konia będzie się prowadziło postępowanie karne z ustawy o ochronie zwierząt, o znęcaniu się nad zwierzętami. Piąta rano, Bodzentyn koło Kielc. Po kilku godzinach oczekiwania na otwarcie końskiego targowiska, kilkadziesiąt aut wreszcie rusza, aby zająć jak najlepsze miejsce. Targowisko słynie ze złego traktowania zwierząt. Przedstawiciele Komitetu Pomocy dla Zwierząt przeprowadzają tu drugą w tym miesiącu kontrolę. Zwierzęta, które wjeżdżają na targ, nie mają świadectw pochodzenia. Tu nie chodzi o rolników, ale przyjeżdżają handlarze, którzy zajmują się tym na co dzień i niestety oni mają troszkę inne podejście. Tu chodzi o traktowanie zwierząt jako żywe mięso. I to jest tutaj największy problem i nie wszystkie samochody niestety są przystosowane, mają na tyle długi trap do rozładunku i zwierzęta są wyrzucane z tych samochodów na asfalt. Dochodzi do potłuczeń i może dojść do uszkodzeń kończyn. Zgłaszaliśmy tutaj sygnały co do braku obecności weterynarza, brak przede wszystkim jego widoczności na targowisku i co wiąże się z łamaniem ustawy o ochronie zwierząt na tym targowisku. Poprzedni raz byliśmy tutaj miesiąc temu, stwierdziliśmy to samo. Chcecie mieć te kamery porozwalane chyba. A czego cię ludzie głodni nie interesują? Bo kasę z zachodu dostajecie i robicie sabotaż. Rozwalacie naszą hodowlę. Kupisz go, zapłać mi 2000. To wyda na rzeź za 2 lata. Wypierdalać i koniec! A inaczej się nie da zarabiać? Nie da się, chyba że nie przyjmiesz do pracy waszej, dasz mi te 2000 na miesiąc, co? Jeszcze za mało żeś przeżyła, żeby cokolwiek wiedzieć. Powiedz mi, co jest, bo to manno, czy jest? Ale co mu jest, tak traktujecie? Jak traktujecie? Źle potraktowane? Co na rozumie się, piwa? Jak polowuje? Nie kameruj mnie pan, bo mnie jest to niepotrzebne. Wyjeżdżaj z tym człowieku, bo... No! Zgonić cholerę! Pasiorów, kurwa, i tyle! Chodź, rozwalimy tą kamerę i... Nio! Poszła z dołu! Pierdalej tam! Jedziesz tu na kopa! Kurde się też nie pierdalaj! Wyłóż się, masz 2 minuty! Co to ma? Już! Dlaczego mu chodzi? Wypierdalaj! Oj, na to! Już! Wypierdalaj to! Naszej ekipie udało się uciec. Ostrzegam, że pan sam nie chodził. Dobrze, 3 osoby. Grażyna, ty tu zostajesz.
Przedstawiciele komitetu postanowili zatrzymać jeden z transportów koni. W tym samochodzie jest koń ze złamaną nogą, którego państwo sfilmowaliście wcześniej na bazarze. Blokujemy ten transport, ponieważ zwierzęta, które są przewożone, są zwierzętami chorymi, gdzie nie są wiezione na leczenie, lecz na rzeź, czego ustawa po prostu nie pozwala. Można przewozić takie chore zwierzę jedynie do lecznicy. Stoi przynajmniej. Trzeba, nie ma czasu na głowę za bardzo. Wszystkie stoją w tą stronę i jeden dobra, stoi przy ścianie, a wszystkie są tam do niego. Jeżeli któryś któregoś ugryźnie, on się wystraszy i od razu kopie tamtego. To jest po prostu makabryczne, gdzie one po prostu mogą mu całą głowę rozwalić. To jest najgorsze, gdzie mogą go skopać, nogi połamać, koń się wywróci w czasie transportu i będzie to po prostu śmierć konia. I nie tylko tego konia, bo on może potknąć, przewracając się, potknie kopyta innym koniom, które też mogą połamać nogi w czasie tego transportu. To jest po prostu niedopuszczalne. Ten transport musi być po prostu albo cofnięty, albo konie muszą być przeładowane. To następna pięknie wymalowana, ona końmi się będzie zajmować. No i co z tego? Ludzie, na miłość a boską. A pan złote łańcuszki i sygnety za co ma? I najki. Za sprzedawanie tych koni. Nie, nie z koni, bo ja z koni na pewno nie. Panie, oni będą się zajmować kotami, psami, a nie ludźmi. A pan ludźmi właśnie, jest podzielony. Ludzie sami są winni, proszę pana. Nie sam. Do domu, dziećmi się zajmować. Proszę pana, jesteśmy na ulicy, pan może iść do domu, a my kupcie, sobie postoimy. Kupcie koniec. Trzymajcie, chowajcie, dopiero będzie sześć. Właśnie tym się zajmujemy. A wy się gówno znacie, wpierdalacie się tam, gdzie nie trzeba. Ale... Nie może tak pojechać. On nie może się tak wypoczyć, przecież on ma teraz z bokiem postawionego jednego. Przecież one go zakopią w tej chwili na śmierć. Myśmy chcieli po prostu rozładować jedno auto z końmi, które po prostu jadą w fatalnych warunkach, gdzie... Do zbadania stanu zdrowia koni wezwano lekarza weterynarii. Pan uchodzi, czy on się nadaje do transportu, prawda? Tak. Czy on... Będzie on stoi i jedzie, nie? Pan uchodzi, że tu jest znęcanie nad zwierzęciem. Co tu się znęca nad zwierzęciem? I że po prostu w tych warunkach koni bardzo... Konie stoją, suchutko mają, słomę. O co tu chodzi? Chodzi o ostatniego konia, tylko nie wiem czy... Który? Ten tutaj? Nie, tam. No właśnie, to jest... Chodź pan. Kto to rozładuje, ten transport? Kto poczuje koszty tam tego? Tam powinno być wejście, którego nie ma. Koszty rozładunku, załadunku. Ty jak pan do kamerę. Ale tam proszę pana jest... Jak proszę pan pana, czy pan jest... Ja jestem gminny publiczny, mam prawo filmować. Kogo? Prywatne kogo? Osoby? Prywatne pan osoby? Proszę pan? Zgodnie z artykułem 83 prawa podstawowego jest pan fragmentem krajobrazu. Proszę pana, jest jedna rzecz. Tu nie ma warunków, że go nie rozładować. No nie ma. Zgadzam więc się. Nie mogę przeprowadzić badań. Zgadzam się. I tyle. Czy to ma dalej jechać? Ja też nie widzę i nie mam... Możemy jechać na targowisko, no. Dlatego ja też... Przecież koń stoi! To bezpieczony jest, koń stoi! No ludzie, no nie róbmy! Koń ma tylko krzywą nogę, rozumie pan, panie doktorze? Nie ma krzywej nogi, tylko ma złamaną nogę. Jak on ma nogę złamaną, jak będzie pan był widział, tak konie? Ale kiedy te zwierzęta się męczą? Pan trzyma się w 2 godziny. 2 godziny! Rozumie pan. Rozumie pan, bo nie chciało zrobić. Panie, pana to widzę za grosz kultury. Na grosz kultury pana nie. Jestem nerwowy, bo ja pracuję dzisiaj od 5 rano. Miesiąc temu ten sam lekarz weterynarii stwierdził u konia po wcześniejszym zawołaniu go, iż koń ma wadę wrodzoną nogi. Okazało się, że miał koń z łamaną nogę, z przemieszczeniem, jest po 2 zabiegach operacyjnych w klinice w Gliwicach. Koń dochodzi do siebie. Mamy następnego konia, który rzekomo ma nogę stłuczoną. Też okazało się, że noga jest złamana. Ten sam weterynarz oczywiście stawiał diagnozę. No i pan doktor zgodził się, żeby to jechało dalej, tak? A co z przysięgą Hipokratesa? Po pierwsze nie szkodzi. Lekarz, po pierwsze nie szkodzi. Nie obchodzi, lekarz weterynarii. Tak, pomagać nie... zwierzętom. Leczyć. Każdy wydaje wyrok. Na śmierć, nawet... Jest...